Święta to czas, w którym wszyscy spotykamy się w gronie najbliższych. W miniony czwartek odbyło się spotkanie klubu seniora w Dzierżgońskim Ośrodku Kultury. Był to dobry moment na to, żeby złożyć sobie życzenia świąteczne. Klub seniora dla mnie, ja zapamiętałam od samego początku, że jest to klub Złotej Jesieni. Przybywając do Dzierżgonia wiem, że ten klub już działa. Byłam zawsze pod wielkim wrażeniem ich działalności, spotykania się. Jestem bardzo zadowolona, że istnieje i jest do tej pory, że tak kultywuje tradycje, zwyczaje, obrzędy. Zawsze podziwiałam wszystkie panie, no też tu kiedyś byli i panowie, za ich takie wielkie zaangażowanie, za przekazywanie, no i przekazywanie tych swoich tradycji, zwyczajów, zapraszanie coraz większej liczby osób i uważam, że pozostanie to na pewno zapisane w historii naszej gminy. Przede wszystkim zdrowia, bo bez tego nie da się żyć. Zapału do takiej aktywizacji, tak jak to do tej pory się dzieje. Życzę im, żeby im się spełniały marzenia, a nadchodzące święta niech im upłyną w rodzinnej atmosferze, w spokoju, radości i niech się im spełniają ich marzenia. A ja myślę, że nigdy o nich nie zapomnę, więc jestem pewna i będę dążyła do tego, żeby to ich stowarzyszenie, ten klub ich, ten klub Złotej Jesieni zapisał się w historii naszej gminy. Regionalna 24.pl TV Malbork, TV Sztum, TV Nowy Dwór. To my tu kręcimy.